Witajcie. Prawdopodobnie ostatni segment epizodu drugiego. Odwrócony krzyż, piąta mapa, walka pewnie z jakimś demonem. Jakaś demoniczna rękawica. O proszę. Konkretnie. I zaraz się okaże, co na nas tu czeka. Zapiszmy grę. Gra jest zapisana. Możemy coś ulepszyć, mam tylko jedną. Szkoda. Infernal Fist. Też potrzeba dwóch. No cóż, mówi się trudno. Możemy sobie coś tutaj wykupić w ogóle, cokolwiek. Nie. No trudno. To idziemy dalej. Ups. O, jakieś osiągnięcie zaskoczyło. Hello, Mr. Anderson. Irytuje mnie właśnie tylko to, że jest tak dużo tych takich nieprzyjemnych strażników. Mając to oczywiście na myśli tych koleżków. Jak się świeci na czerwono, to znaczy zaraz wybuchnie, także jest dobrze. O, ja sobie zrobię tak. Kabum! Przybijemy sobie wszystkich w jednej linii. Dobra, idzie całkiem dobrze. Jeszcze żyjesz? No już nie, dobra. Zapobiegawczo dwa wystrzele. I właśnie go ubiłem, dobra. Mamy jeszcze latających przeciwników. Świetnie. Mamy w ogóle jakieś kryształy i prawdopodobnie to będą chyba swego rodzaju klucze do tego, aby odblokować sobie przejście dalej. Dokładnie. Żeby zdjąć te pierścienia. Tak więc bierzemy się do roboty. Dobra, nieważne. Mamy amunicję do naszej rękawicy demonicznej. Myślę, czy sobie jej nie zostawić przypadkiem, wiecie, na jakiegoś tam bossa czy coś, bo... Różnie może być, nie? Też jestem ciekawy, ile temu bossowi zabiorę tego w ogóle życia przy jednym uderzeniu. Przeżył, bo jak inaczej, skubaniec. Dobrze, że tylko na tym segmencie one się pojawiają, bo jakby były rozpieprzone po całej mapie, to znowu bym narzekał. Dobra, teraz idziemy na fioletowy segment. Kolejna amunicja. Z tą rękawicę jednak mimo wszystko, bo... A, albo i niekoniecznie. No, nie przeleciało przez nich? Chociaż nie, przeleciało. To dobrze.
Dobra, wszyscy nie żyją. Zostaje nam czerwony, tak? Czyli ja z czerwonego przylazłem. Nie, przylazłem z tamtego. A poza tym w sumie nie ma już tutaj świecących. Co teraz jednolite, dobra. Tylko trochę mało życia mi zostało. No, życie to już też nie problem. Chociaż nie ukrywam, pancerz by się przydał. I ostatni segment odblokowany. Za chwilę wejdziemy w portal. O ile przeżyję konfrontację teraz z wrogiem. O, dawno tych pająków właśnie nie było. Strzelających. Bum, kolego. Świetnie. Tu na nas coś czeka, widzę. Każdego rodzaju prawie że broń. Amunicja. Finalna konfrontacja. No niestety tutaj nie mam ulepszenia, ale tu mam. Zwiększa damage. Tak, damage będzie najlepszy. Zapiszemy sobie, żeby zaraz nic nie wywaliło na początek nie epizodu, tylko na początek mapy. Huh, dobra. Jedziemy. No, trochę mu tego życia zabrało. A, okej. Czemu on ma pełne życie znowu? Co jest? Czemu ja nie mogę się ruszyć? Co ja mam robić tutaj w tym? Że on cały czas używa tego swojego. Dobra, najwyraźniej będzie trzeba uciekać przed tym czymś. Zrąbana jest ta walka w ogóle. Najwyraźniej będzie trzeba to troszeczkę na odwrót załatwić. Czyli najpierw zużyć amunicję, a dopiero potem mu sadzić z tej rękawicy, bo inaczej to nie ma w ogóle sensu jakiegokolwiek. Albo po prostu tą kulkę mu po prostu pod tą tarczę jego sadzić. Tak lepiej idzie. Też nie mam amunicji, serio? Okej. Nie bardzo wiem, co mnie zabiło. Nie zwracam w ogóle uwagi nawet na pasek z życiem, bo jakby nie spojrzeć, to za bardzo czasu na to nie ma.
na jakiej podstawie ja obrywam, jak jestem poza obrębem działania tego, no? No to teraz serio będzie tak cały czas sobie używał tego. Udało się. Who's next? Zaskoczyło osiągnięcie. Wykrzyczał się i nagle umarł. Tak po prostu, bez niczego. Mamy zapis, który jest nam w sumie niepotrzebny. I opuszczamy ten poziom. Zaraz się okaże, że pewnie jakiś sekret pominąłem. No jakże inaczej. Dobrze, no i co teraz? Finally, the only guy who could seems bites the dust. Well, he didn't say anything like, I'll be back. I guess I won't see him again. But he died without telling me what is in my body. Damn. Where will this fucking portal lead me? You have come to an end of the early access build. Let's take a break. There is a longer road waiting for you. When the fully release comes, continue to delve into the dark realm and become the demon's worst nightmare. Thank you very much for supporting Dread Templar from the early access stage. Your support will push Dread Templar to become better. Stay tuned. I tym właśnie oto sposobem zakończyliśmy tytuł Dread Templar w early access. I teraz nic, tylko czekać na inne epizody, które wprowadzą w pełnej wersji. Ile to potrwa? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Wciąż czekam na dalszy content Gravena, który był swego rodzaju rzekomym następcą Hexena, ale chyba coś tak nie do końca wyszło. Ze względu na to, w jakim stanie wydali grę. Czyli zaledwie 15%, 20%. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia na innych przeze mnie nagrywanych grach. Trzymajcie się.